Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Jak widzicie, chwilowo znajduję się właśnie w tej jaskini przybrzeżnej, zaraz na początku gry, w której już byliśmy, ale jak się okazuje, nie zwiedziłem jej wystarczająco dobrze, ponieważ ta wysepka, która jest tam dalej, do której próbowałem się dostać, biegnąc na koniu, to do niej jest normalnie dalsze przejście tutaj kawałek dalej. Tylko po prostu nie poszedłem wystarczająco dalej, żeby je odkryć. No, zobaczyłem to, od razu się tam do wyjścia, tutaj dalej jest po prostu przejście. Normalnie idziemy sobie pod wodą, nie? Pod tym całym oceanem i za chwilę powinniśmy tutaj wyjść. O, może tak zaraz. Co tu mamy? Niegasnący motyl, czyli kolejny zasób. Tutaj... jeszcze więcej. Pół ludzi. Fragment drugi miał przy sobie jeden. I kolejny jaskiniowy mech. No i widać, idziemy coraz wyżej. No i wychodzimy właśnie po drugiej stronie. Tutaj z tego miejsca wychodzimy. A akurat jest noc. Fajnie. Dobra, i tutaj powinno być właśnie... tutaj powinna być właśnie ta cała katedra smoczej komunii, bo sobie specjalnie wygooglowałem, bo jeszcze jest miejsce łaski, jak miło. Wygooglowałem sobie specjalnie jej lokalizację, żeby niczego nie pominąć. Dzięki gostki bestii, okej. Odkrywamy miejsce łaski. No i zobaczmy, co takiego się tu kryje. Mamy faktycznie, katedra, kościół, prawie to samo. Obejrzyj ołtarz. Rytuał smoczej komunii. Smoczy ogień, smoczy szpon i smocza paszcza. Za jedno serce smoka wszystko. Sprawia, że smok gryzie wrogów przed rzucającą osobą. Sprawia, że smok rozrywa wrogów pazurami. Sprawia, że smok zionie ogniem. Okej. Dobra, weźmy sobie szpon i paszczę. Oj, patrzcie, widzieliście to? Animację przy tym? Bo widać, że przez HUD. Wygląda tak, jakbyśmy właśnie faktycznie zeżarli te serce. No nieźle. Jak sobie googlowałem, to mi gdzieś wypadła mi jeszcze gdzieś pieczęć smoczej komunii. I ona powinna się znajdować dokładnie tutaj. W jaskini, tylko... tutaj jak wychodzimy, to pamiętacie, tam jest to zejście w bok, nie? Jest to zejście, które było zablokowane przez posąg. Czy ja mam w ogóle klucz, abym mógł go otworzyć, żeby to otworzyć? Mam 4, okej, no to powinno mi wystarczyć. Tam było napisane na wiki Eldenowej, że to jest klucz podwójny potrzebny. Czy podwójny, w sensie, że muszę dwóch kluczy zużyć, żeby tam wejść. Ale nie powiem, jestem naprawdę ciekawy, co takiego się kryje, bo wiem tylko, że mogę tam znaleźć właśnie tę całą pieczęć, ale niewiele więcej. No i zobaczmy, zużywamy jeden klucz. Okej, zużyło mi niby jeden. A czy mam dalej, czy mam trzy, czy mam dwa? Nie, mam dwa, okej, dobra. Czyli jeśli potrzebuję więcej, no to mi wtedy gra sama zużyje, okej. Dobra, czy ja mam leczenie? Mam leczenie zatrucia, świetnie. Bo właśnie, musiałbym pochodnie wymienić sobie na pieczęć palców, żeby móc się leczyć z tego zatrucia. Więc dobrze, zobaczmy, co takiego się tu kryje. W tym... ja nie wiem, jak to nazwać. Lochu? Powiedzmy, że lochu. Dobra. Zobaczmy, tutaj przejścia brak. Krótki odpoczynek. Aha, dobra, że mogę zestanąć na dzbanie i przeczekać truciznę. Mogę, ale nie muszę. Dobra, run mam aktywny. Okej. Teraz szoka z kości, okej. Grobowiec bohatera pogranicza. No byłem ciekawy w sumie, co się dzieje, a kurde, niestety... dałem się, widzę, zrobić.
leczmy się zaklęciem. Chyba bardziej opłacalne dla mnie niż leczenie się flaszką. Co to jest w ogóle? Wygląda jak Rydwan Kata normalnie z tego. Z DS-ów 2. Z tą różnicą, że w DS-ach 2 ten Rydwan kurde sobie... Bo... To sam. Niestety. Popieprzał sobie dookoła, a nie kurde w linii prostej. O, super, jeszcze... Jeszcze kruchy się spamią. Dzięki, stary. Okej, okay, teraz... mi się zespawnił. Dobra, zakładam, że jak ja tutaj zeskoczę, to on sobie pewnie rozszerzy teraz swoją trasę. Będzie jechał jeszcze niżej. Czekajmy. Aż... pojedzie na górę. Okej. Okay. Okej, okay, ładnie. Understand the Mage'a. Świetnie. Teraz pobiegnijmy tutaj. I... o, dobra. Tutaj mogę się schować. Czy miałem rację? Bo jeszcze się nic nie dzieje. Dobra, no to korzystajmy z tego. Złoty run level 5. Słyszę go, słyszę go, słyszę go! I oczywiście, Uniku, to jest najgorsze i w tym Rydwanie, i w tym Rydwanie Kata z DS-u 2, że co mi po tym, że ja słyszę, że on jedzie i że zrobię unik, skoro gra i tak tego uniku nie zaliczy. Górę? Nie, też to przemyśle. Serio, gościu? No i czego jeszcze? Nie wiem, czy ja teraz nie ma kurde tak zdrowia wylewelowanego, przecież tu był martwy. I tam sobie pojechał. Wyjść też wyżej. I o czym ja mówiłem? Dostałem gonga właśnie podczas uniku. Rozniosę flachę mądrych łez, żeby odnowić te skupienie. Teraz pytanie, czy mam iść coraz niżej, czy coraz wyżej? Że raczej coraz niżej, jeśli chodzi o jakieś skarby. Kto wie. Dobra, kolejny padli. Dobra, trzymać się boku, żeby rozumieć, gdzie się schować. Dobra. Okej, okay, w ostatniej chwili, kurde, się skręciłem. Jedzie dalej. Co my tu mamy? Tu tego musisz szukać, okej. Okay. Wywabianie, może spróbuj tego, potem pułapka. Aha, dobra, że zwabić go tu i żeby go Rydwan zabił. No, też opcja, też opcja. Dobra, widzę, że goście jest tu sam. Ale spróbujmy walczyć z tym duchem. Co za gnój. No prawie, prawie. No i pięknie. Zobaczymy. O i proszę, jest. Pieczęć Smoczej Komunii. Smar Smoczej Rany. Okej, czyli mamy to w sumie jedną z rzeczy, po którą przyszedłem. Zobaczmy. Wiara słaba, mistycyzm idzie w górę. I wzmacnia inkantację Smoczej Komunii. Bezkształtna pieczęć z krwi smokowca z herbem Smoczej Komunii wzmacnia inkantację Smoczej Komunii. Pożarcie ofiarowanego serca zapewnia moc. Smocza Komunia jest istotnie zbyt pierwotna z natury, by móc uznać określenie inkantacja za stosowne. Ta pieczęć skaluje inkantację za pomocą mistycyzmu. Okej. Okay.
Jak rozumiem, pewnie te inkantacje smocze lepiej właśnie używać za pomocą tej pieczęci, aniżeli pieczęci palców czy jakiejkolwiek innej. No bo będzie to po prostu bardziej skuteczne. Możemy się schować na szczęście. Dobra, ten wybieg teraz może być trochę ryzykowny, ale się mogę schować, przeczekać ten rydwan. Też flachę wypić tak po prostu. Dobra. Genialnie po prostu sobie wymyśliłem. Jedzie? Teraz jedzie. Dobra, w razie czego mam jeszcze flachę niesamowitego eliksiru. Tutaj będę mógł się podleczyć. Ale w ogóle to jest ciekawe, bo to wygląda jak jakiś wielki po prostu mechanizm, a nie jak kurde... Zajebiście. Widzicie jak to wygląda? To nie jest człowiek, który tym steruje. To jest po prostu posąg. To jest jeden wielki mechanizm, który sam tu jeździ. Pytanie brzmi, czy ja mogę jakąś wajchą ten mechanizm zatrzymać? Lub mogę czymś to zniszczyć? Bosik! Okej, tego się nie spodziewałem. Mam 5 flaszek plus boss. Raczej jest dość początkowy, więc dobra, spróbujmy. Zobaczmy. O! Duch owrzedzonego drzewa. Okej. Chaos, chaos totalny. Wyrwałem niestety. Wiecie co? Kusi mi zobaczyć teraz, jakby na niego zadziałało na coś z ogniem. No nie tak źle. Coś mi się wydaje, że raczej ta inkantacja z tą kulką byłaby lepsza. Ta legendarna. Ale innej nie mam. Okej. Wydupił mi... nie wiem sobie czym. Teraz... no powiedzmy, że ogonem. Żyje to skupienie na niego. O nie! Oj, zaboli. Zaboli. Dobra, dawaj to. Flaszkę. No, co jest? Czemu taki atak obszarowy w ogóle? Nie, właśnie, a propos. Medusa, chodź do mnie. Dobra, będę zwracał uwagę, no i to już powinien być jego plan. Teraz... zup! Pięknie! Ładnie go jeszcze dziabnąłem w ogonek. Nie, złote nasiono i wypędzony rycerz Oleg. Dobra, tutaj... meduza już sobie zniknęła. Zobaczmy, co się tu kryje więcej. Bo do tego potrzebuję odrobiny światła. Zobaczmy tutaj. Coś niesamowitego. Już to widzę. Dobra, no jak patrzę, no to nic tu nie widzę. Jeśli mogę cofnąć do początku najwyżej. Dobra, cofnijmy się. Odnowimy sobie flachy i tak dalej, ale wiecie co mnie ciekawi? Czy ja jestem w stanie właśnie zniszczyć jakoś tego Rydwana? Wątpię, że zawalczymy już z Renalą w tym odcinku, no bo raczej to nie może być aż tak mała lokacja. No ale może być coś ciekawego. Tutaj. Dobra, ja bym dla testu sobie wziął te
nowe inkantacje, czyli tak, aspekt tygla i zatrucia raczej się tu nie spodziewam, więc mogę to zamienić. Ile to wymaga miejsca? Po jednym. Okej, okay, no to tutaj jest mój szpon, tutaj jest mój paszcza. A, jeszcze te dwie nowe inkantacje, czyli właśnie ciemność i nadejście zabójcy. Bo właśnie, jeszcze przydałoby się ulepszyć w sumie tego. To przydałoby się ulepszyć jeszcze tę pieczęć smoczej komunii, skoro już ją zdobyłem. Bo tu nie, to było w drugą stronę. To było tutaj. Okej. Okay. Tak. Mocniej oręż i poproszę o mocniej pieczęci. To ponurym kamieniem kowalskim się wzmacnia. Proszę, proszę. Okej, okay, mistycyzm już jest na skalowaniu B, wiara dalej na D. 217, 224, no ale wiadomo. Jedna i druga pieczęć służy do używania konkretnych inkantacji, więc... Tutaj się nie mam co... rozdrabiać nad tym. No ale zobaczmy. Jak wyglądają użycia tych inkantacji. Czyli tak. Tutaj skoczą ku mnie. Jak wygląda ta pieczęć w ogóle? To coś, dobra. Tak, no wiadomo, tutaj jest, to jest ten obszar ciemności, więc tutaj nie ma znaczenia, czym to wykonuje. Wejście zabójcy. Okay. No i teraz tak, ogniu rośnie, to wiadomo, jak wygląda, ale właśnie to jest fajne, bo tutaj lepiej widać te pieczęci. Podobnie jak się kończy mana. Teraz tak, smoczy szpon. Nice. Smocza paszcza. Very nice. Very nice, to mi się podobuje. Dobra. Ja ciemności nie chcę. Czy ja potrzebuję nadejście zabójcy? W sumie, dopóki mam tę bawełnę, którą mogę craftić, no to chyba nie bardzo, więc mogę też to wymienić. Ale myślę, możemy sobie pójść pod... Właśnie pod co? Może to? Dwie takie i dwie takie? Czemu nie? Przecież wiadomo, będę raczej częściej korzystał teraz z tej smoczej komunii, aniżeli z inkantacji tych magów, tych inkantacji do tego porządku, czy w przypadku tych ogni inkantacji mnichów ognia. No ale w sumie mnich ognia jest z tego porządku, więc będzie prawie na to samo. Nie ma, więc to możemy odesłać. Jesteśmy w Akademii Rei Lucarii. Nie powiem, wygląda jakby jakaś wielka magiczna bańka była dookoła tej Akademii. Ale to może być tylko takie moje... Widzimy się takie moje przewidzenie. Przed tobą coś pięknego. No faktycznie, niebo jest bardzo ładne. Nad Akademią. Kolejna lilia Triny. Muszę zobaczyć, jak działa, kurde, usypianie wrogów. Może być naprawdę intrygujące. Weźmy sobie łuk właśnie, bo mam kilka tych strzał kupionych. Znaczy, no, kilka... A nie, czekaj, nie... To... Aj! Czekaj, nie, ja bełty kupuję. Ja kupiłem bełty od niego, a nie strzały. Czy ja mam jakąś kuszę przy sobie? No, niestety nie. Dobra. Okej, okay, ale w sumie możemy też wytestować tę przywierającą kość. Jak to wygląda? W taki sposób. Dobra. Zobaczmy tego specjala. No, bardzo bueno specjal. Okej, walczy się jak szponami. Spoko. Ej, zajebiste! Ej, będę często z tego korzystał chyba w takich małych lokacjach. Zużyć trochę skupienia, żeby mieć, kurde,
Full HP? No czemu by nie? Wiadomo, też full HP zależy kiedy tego użyję, no ale kurde. To jest naprawdę dobre. Tylko muszę pamiętać, że to działa tylko na humanoidalnych wrogów, czyli takich właśnie jak ci magowie albo coś. Zakładam, że na to raczej nie zadziała. Też? Zobaczmy. Działa. Działa jednak! Dobra! Okej. Okay. Humanoidalny. Dobra, czyli na tych takich olbrzymów to pewnie będzie działało. Zobacz. Okej. Okay. Za dwa jego takie ataki z spelem i walnięcie łepetyną, ja się podleczyłem jednym specjalem tej broni. A w ogóle zakładam też oczywiście, że upgrade'y broni zwiększają moc specjala, czyli z racji, że to ma już plus 2, to jest też specjal plus 2. Mam taką nadzieję przynajmniej. Okej, tutaj coś jeszcze jest. Złoty run poziomu drugiego, no, czyli taki sobie. Ale wiadomo, do zakupów przyda się każdy run. Tu mamy dalsze chyba przejście. Okej, no jest punkt łaski, no ale to też poproszę. Warto mieć jakiś punkt łaski bezpośrednio w akademii, a nie tylko poza nią. Okej, tu jest przejście, jedyne przejście, więc idziemy tędy. Zobaczmy, co się tu kryje. Dobra, mogę iść tam, mogę iść tu. Idźmy najpierw tędy. Okej, czy to jest... To nie jest ten trwający w śmierci, co nie? Nie, dobra, czyli tego jak zabiję, no to od razu go zabijam i nie muszę się martwić o żadne zaczarowywanie broni. Wygląda Baxter tę broń w ogóle. A, tak po prostu, okej. Okay. Dwa dziabnięcia. Super. Okej, tutaj jakiś trup. Czarnoodporna, suszona wątroba, okej. Okay. Okej, to są ci sami przeciwnicy, którzy byli jako widma przed tą całą wieżą testu. Czegoś tak się na to nazywała. Kurde, wiecie co, musimy się przerzucić między talizmanami. Na ten, który wzmacnia serię ataków. Zasłona ładowane. Ładowane zamieńmy na właśnie serię. Uuuu, proszę, dobra, czyli on jak mnie gryzie, to mi zasysa manę. Czyli nie warto mu na to pozwolić. Dobra, czyli te zadanie, życie to jest pół biedą i manę wysysa. To taką akcję jedną. Warto wiedzieć. Znaczy, no wiecie, mana, skupienie na jedno wychodzi, nie? Każdy wie o co chodzi, więc nie ma co się na pewno zdrabniać. Na psa na przykład nie będzie działał ten specjal pewnie. O, okej, okay, na niego też nie. Aha, super. Odnowiłem se flaszką, kurwa, z fokus, tylko po to, żeby on je momentalnie, kurwa, zabrał. Zdychaj. Jest najebany tym strzałami. Marynowana łapka ptaka. Mech. Mogę to wytwarzać, ale nawet tego nie robię, nie? Bo nie widzę w tym sensu. Skoro nie mogę się teraz leczyć, to wykorzystujmy teraz kryształowy miecz. Wygląda. Do używania. Okej, no wygląda... Powiedzmy, że zacnie. O, tam kolejny popiół wojny chyba do znalezienia. Chyba, że ewentualnie flaszki mi to odnowi, co jest też możliwe. Rozjera. Okej, okay, save podstawi. Słuchajcie. Czemu jak kurde zabiję tego typa, to nie mogę se ten... To nie mogę sobie odzyskać tego skupienia. I to tylko tego, które on mi zabrał, nie?
To jest strasznie głupie. W Sekiro mogę tak sobie starość, kurde, odtegować, jak dobrze wyczuję moment i zabiję typa, który mnie postarzył, nie? To mogę się odmłodzić z powrotem, a tu nie mogę, kurde, odzyskać skupienia. Zasnać. Kurde, nie lubię strasznie rapierów. Jakoś w Lies of P bardziej mi te rapiery siadały niż w innych Souls Like. W ogóle niż w Soulsach. Dobra, widzę, na nich krwawienie się momentalnie ładuje. Dobra, ale może właśnie wróćmy do tej broni, bo kurde tego wola, to z bomby wybrałem, na nie patrzyłem co biorę. Cienkie kostki bestii. Dobra, użyjmy może niesamowitego. Okej, okay. Niesamowitego też. Trzeba się użyć niesamowitego, a potem zwykłej flachy, no ale trudno, użyłem na odwrotnie. Mam. Dobra, ubrałem dwie ręce. Wróćmy też do tarczy może, która co była. O, czy była jakaś winda? Wygląda na takową. O, to mi się nie podoba. Oho, mamy wroga. O! Okej. Okay. Co to jest za rodzaj magii? To nie są błysk kamienia i nic takiego. Dobra, jestem w stanie jednym moim ciosem na tyle mu przerwać. Przerwać mu jego akcję, ale kurde. Studnia grawitacyjna, okej. Okay. Czyli mamy. Czyli to są czary grawitacji w takim razie. Mogę przyzwać konia? Niestety nie mogę. Okej, ale ze skoku wejdę. Jest! Ponury kamień kowalski na trzecim poziomie! Dziękuję! Teraz go tylko rozmnożyć i bajlando. Będzie upgradane. Chociaż w sumie z tego, co gdzieś widziałem na tej samej Wikipedii Eldenowej! Uff! Och, dobra, to się nieźle pośpieszyłem z tym skokiem, ale na szczęście miałem wystarczająco nisko tę podkładkę, że nic mi się nie stało. Widziałem na jakiejś właśnie... Czy nawet widziałem na Wikipedii, że w którejś kopalni mogę zgarnąć kolejny taki dzwonek. Jaki zaoferowałem w poprzednim odcinku. I z niego będę miał właśnie ponure kamienie kowalskie na trzeci i czwarty poziom, też nieskończone. Tylko z tego, co gdzieś zauważyłem, to nawet nie mam bladego pojęcia, gdzie się znajduje ta lokacja. Więc to jest niestety drobny problem. Jeśli o to chodzi. Dobra, idziemy w nowe miejsca, więc możemy sobie usiąść. Okej, okay, może teraz będę w stanie zużyć bardziej tę smoczą komunię. Czy zużyć, po prostu ją wykorzystać, no bo na tamtych wrogach totalnie nie użyłem, a jak już użyłem, no to... Okej, ładnie. Ale tu się schowam, pozwolisz, bo... Ty, panie dziejaszku, teraz... Oddasz mi część swojej energii życiowej. No i bueno. Wstawaj. Dobić. Super. Dobra. Czyli pewnie to chciał Ensha wykorzystać podczas walki ze mną, bo on taki sam skok robił na mnie. Tylko ja go po prostu zdążyłem uniknąć. Zwój kodeksu. Czy to jest iluzja? Bo widziałem, że gościa atakował. Tak, widziałem, że zaatakował ścianę. Proszę bardzo. Zwój kodeksu to będzie w kluczowych przedmiotach. Tutaj. Zwój z Akademii Rei Lucarii. Szczegóły najwyższej klasy czarodziejów przeznaczonych tylko dla uczonych godnych przywdziania kamiennej korony i studiowania kodeksu. I dzięki temu mogę się nauczyć odłamku błysk kamiennej komety i deszczu gwiazd. Okej. Okay. Co się kryje w tym miejscu?
Kamień Kowalski level 4. Spoko. No tak mam akurat jeszcze dużo, no ale... Warto zgarniać kolejne. Czy okej. Okay. Chciałem, że będzie jakieś dalsze przejście, a propos tego... widma, no ale... czy tego... tej iluzji, no ale jednak, no niestety nie było. Czy będzie backstabik? Będzie backstabik, pięknie. O, dzban! Co robisz, panie dzbanie? Okej, czy na niego to zadziała? Nie, dobra, czyli na dzbana to nie działa. Dobra, trzymaj taką. Zobaczmy, jak sobie na niego poradzi smocza komunia. One shotik, lubię to. Okej, okay, kolejny pieruch z surowym mięsem. Tutaj na wprost nie stoi na drodze. Aha, dobra, czyli to jest skrót. O, kolejne takie miejsce. I tutaj kolejna skrzynka. Czy to jest pułapka? Na szczęście nie. Rytualny garnek. O, coś nowego. Wymagany tworzy rytualnych garnków. Ten pusty garnek w większej pojemności niż pęknięty garnek. Niezbędny czynnik do tworzenia rytualnych garnków. Znajdujące się w nim materiały i magia zaczyna działać, jest wyłączony. Okej, czyli pewnie to samo. Mogę zrobić z niego też bomby, tylko po prostu większe. A czemu nie zadziałało? Dziękuję bardzo. Nie gadać, że to działa, bo jestem na schodach. No, chyba tak. Będę na was marnował flaszek, cwaniaczki. Wasza własna energia życiowa mnie wyleczy. Okej. Okay. Po prostu byłem za wysoko, dlatego mi to nie wygierowało. No i pięknie. Parę razy użyty specjal i mam full HP. Dobra, z tego nic nie wyciągnę niestety. Szkoda. Dobra, mogę sobie to flachę zużyć, czy nie? Remedium wezwania zgiętego palca, czyli w sumie coś, co bym mógł tak naprawdę sprzedawać. Tylko czemu to kosztuje tylko 10 run, jeśli go sprzedasz? O, boss! Przed tobą pies, ale magia to niespodzianka. Dlaczego to zawsze musi być pies, potem śmierć? O, dobra, czyli co, rozumiem kolejny taki... Ten się zapowiada, ten... Wasalny rycerz. Nie! Rudy Wilk Ratagona! To jest dosłownie pies! Aha! Dlatego magia! Nie siepie czarami. Skubaniutki. Niego nie będzie działało to leczenie niestety, które mam w stronie po M3. Flaszkami ładować. Szczególnie, że jest sobie z tego misilu. Tak, czy teraz? Daj. Jeszcze raz. Ładnie. Ładnie, kamień pamięci. Kamień pamięci zdobyłem. Bardzo mi miło. Okej. Okay. No i jak już na bossa, czy mini bossa przystało, mamy też
Miejsce łaski. Super. No i dobra. Szybki ogar. Teraz szybka wymianka na CP3. Dobra, zobaczmy, ile to jest lepsze. Równowaga ogólnie większa chyba o... No, prawie o... Kurde, tutaj o 3 punkty aż. No, ale wiadomo, równowaga aż tak mi nie jest teraz potrzebna. Na te zbroje królewskich szczątków ma to fajnego, że kiedy mi za bardzo HP spadnie, no to zbroja mi je przywróci. Plus wyglądamy trochę jak mroczny upiór z DS-ów. Więc też myślę, będzie fajnie się tak przemieszczać. O, tutaj ktoś padł chyba od tego wilka akurat. Ajajaj. No podejrzewam, że sama walka nie jest zbyt prosta. Mi się po prostu udało go pokonać w miarę szybko dzięki tym moim statom. No ale jak było też widać, było blisko, a sam bym też tu zginął, pomimo moich aktualnych statystyk. Ale dobra. Powiedzmy, że taki pierwszy checkpoint mamy tutaj zaliczony. Jeśli chodzi o właśnie akademię, sala szkolna, sala debat. A sala szkolna to jest to poprzednie pewnie miejsce łaski. Kościół kukułki, dobra, to... A to jest to pierwsze miejsce łaski pewnie. I sala debat to jest właśnie tutaj przy tym rudym wilku. Ale dobra, czyli tak, stamtąd przyszedłem, czyli w tą stronę i w dalszą eksplorację udamy się w kolejnym materiale. Ode mnie póki co to tyle, do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Zagrajmy w Elden Ring. Cześć! Hey!